Z tej strony Tadek Live i dzisiaj powiem wam trochę o Akaszach. Zacznę od tego, że powiem wam, czemu dawno mnie nie było. Ponieważ trochę się wstydziłam i no, nie chciałam lamować. I przeszłam grę sama, mam 55 poziom. Dużo ludzi ma problemy z Akaszą, ja też miałam. I postanowiłam, że zrobię taki krótki filmik. Poza tym on nie będzie taki dobry, bo on będzie tylko polegał na tym, że pokażę wam, co sama się nauczyłam. No to zaczynamy. Pewnie każdy z was miał taką sytuację, że ustawił kartę, która nam nie dawała nic. Nie dawała nam żadnych bonusów, na przykład więcej ataku i w ogóle. Więc pokażę wam, jak ją usunąć. Więc wchodzimy w skille, potem w Akaszę, klikamy anuluj. Potem wchodzimy tą panią i klikamy usuń. I to się usuwa za pieniążki w tej grze, ale ja tego nie będę robić. Teraz wejdziemy sobie na mapkę, gdzie pokażę wam, jak te Akasze się używa. Ogólnie aktywne Akasze używa się F1, F2, F3 i tak dalej. Ale już Akasze pasywne to się uruchamiają same z siebie podczas wykonania jakiejś czynności. Nie będę wam po kolei wymieniać, jaka karta ma jakie zastosowanie, co daje i tak dalej, bo możecie sobie przeczytać u tej pani, u której tworzy się te Akaszy, w zakładce dodaj i po prostu sobie poczytać, co dana karta robi. Zależy, jak chcecie grać. Jeżeli chcecie grać pod krytyki, to szukajcie karty, co daje krytyczny atak i tak dalej, i tak dalej. A teraz opowiem wam, skąd zdobyć karty Akaszy. Więc można albo je wykraftować, albo zdobyć nadajniki Akaszy, przechodząc całą mapę na 100%, żeby była to fazy 5 i tak dalej. Zależy, co dana mapka da za ukończenie jej w całości. Lub po prostu stworzyć nową postać, na której szybko zrobimy te mapki, gdzie dostaniemy tą kartę i po prostu sobie przez magazyn przesłać. Jeśli chodzi o tę kartę misiów, to one są zwykle potrzebne, żeby ulepszać inne karty. I jeśli chcesz kartę takich misiów, co atakują, to po prostu musisz ją wylosować z nadajników Akaszy. Innego nie można ją wykraftować. Innego sposobu nie ma.
jak liczyć na szczęście. Na niektóre karty najadę myszką i możecie sobie przeczytać, co one robią, więc sobie dajcie po prostu spację, nie spację, tylko zatrzymajcie filmik w danym momencie, żeby sobie poczytać, jeśli chcecie oczywiście. Teraz pokażę wam, jak się fuzuje kartę. Po prostu wrzuca się kartę do fuzji, a potem umieszcza się inne karty. Niestety te karty, które użyjemy, to już nam nie wrócą. Użyje się je, żeby zdobyć PD na tej karcie, co teraz widzicie. Po biciu 100% PD wchodzimy w zakładkę dodaj i wystarczy zrobić to, co teraz widzicie. Teraz widzicie, że zamiast 4% ataku mam teraz 5% ataku, ale już nadal mam 1% krytyki. Można tą czynność z fuzjowaniem i dodawaniem powtarzać kilka razy, ale nie wiem dokładnie ile, aby karta była jeszcze lepsza. Oraz jeśli mamy kartę gwiazdy i klucz Akaszy, to możemy sobie zrobić kartę, którą potem można użyć do fuzjowania swoich innych kart. Myślę, że trochę pomogłam z tymi kartami Akaszy. Jeśli macie jakieś sugestie co do tych kart i jeżeli coś źle zrobiłam, to napiszcie w komentarzach. Bardzo proszę też o napisanie mi, co byście chcieli, żebym zrobiła na następnym odcinku. Czy po prostu mam robić nowe konto, robić fabułę? Może coś innego chcieliście jeszcze wiedzieć? Powiem wam jeszcze, że w opisie wstawię link do forum, gdzie znajduje się spis wszystkich Akasz i ze statystykami, jakie te karty dają. Tylko że są po angielsku, ale pewnie to nie sprawi wam dużego kłopotu. Więc cześć i bardzo dziękuję, że oglądaliście ten filmik. Pa, pa!